Marudo, niestety, każdy smerf musi pracować. Każdy smerf ma ten obowiązek, że musi iść do pracy i budować mosty. Jak ja nie cierpię budować mosty. Nie cierpię pracować. No już, już szybciutko do pracy. Nie cierpię już, już szybciutko do pracy. Oj, te moje smerfy nigdy nie chcą pracować. Mam pomysł. Gdzieś muszę się schować. Chyba wejdę na ten domek. Tu mnie na pewno nie znajdą. Udało mi się. To chyba na tyle. To już były wszystkie smerfy. Idę się jak zwykle położę spać. La 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 la. O, smerfetka, poczekaj. La la. O, idą smerfy. Szybko muszę zejść, żeby nie widzieli po mnie, że spałem. La 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 la. O, cześć papo smerfie. O, cześć papo smerfie. Możesz mi powiedzieć, dlaczego dzisiaj nie było w pracy Marudy? He? Jak Marudy nie było w pracy? Przecież osobiście go wysłałem do pracy. Ja zawsze powtarzam, papa Smurf ma rację. Przestań już, ważniaku. No nie wiem, gdzie on jest. No właśnie, nie było go cały dzień. Tak sobie myślałam, że może dostał wolne od ciebie, a my musimy zawsze pracować. Nie. Nikt ze Smurfów nie dostaje wolne ode mnie. Każdy Smurf musi iść do pracy. No właśnie, też tak uważam, że każdy Smurf powinien... Cicho bądź, ważniaku. To nie wiem, gdzie on jest. Gdzie on może być? Niedawno właśnie tutaj był, koło mojego domku. Idę poszukać go. Go nie ma. Nigdzie go nie ma. Nigdzie go nie ma. O, co tam robisz? Co tam robisz na górze? Zejdź z mojego kominu. Już szybciutko. Nie cierpię tutaj być. Ale chciałbym bardzo zejść, ale nie mogę. Boję się po prostu, jest to mi za wysoko. Papo Smurfie, pomóż mi. Oj, się narobiło teraz, narobiło się. I co ja teraz zrobię? Muszę chyba zadzwonić po strażaka sama. Już dzwonię, pomogą ci zaraz. Miło ciebie widzieć, papo Smurfie, ale chyba mi się wydaje, że nie zadzwoniłeś po nas, aby sobie razem wypić herbatkę. O, to był dobry żart, to był dobry żart. Nie, ja nie dzwonię po takie jakieś bzdury. Po prostu zadzwoniłem, bo mamy problem. A co się stało, papo Smurfie? Ponieważ Maruda wszedł na komin i nie może zejść. No, faktycznie. Marudo, co ty tam robisz? Ja nie cierpię, co ty tam robisz. Bo ja zawsze powtarzam, jak się Smurf słucha papa Smurfa, to dobrze na tym wyjdzie. Już, uspokójcie się. No, możesz nam pomóc, strażak sam? No oczywiście, że tak. To dla mnie jest pestka. Na co dzień ratujemy z wysokości jakieś koty albo inne zwierzaki. Ale my nie jesteśmy zwierzaki. Nie chciałem to przez to powiedzieć. No dobrze, uratuj tam Marudę i będzie fajnie. Nie ma problemu. Przyszykuj drabinę. No dobrze, to wchodzę. Już idę po ciebie. No dobrze, jestem, schodź. Skacz mi na ramiona. Ale ja się boję. Potrafiłeś wejść? To też pewnie potrafisz zejść. Nie bój się, ja jestem strażakiem. Umiem ciebie złapać. No dobrze, schodzę. Ja, mam cię. Mam cię. Schodzimy. O, proszę, tu waszego smerfa. A my musimy wracać do bazy. Bo musimy napisać jeszcze parę protokołów. Ruszamy się. Teraz mi wytłumacz, co robiłeś na moim kominie. Nie cierpię kominu. No tak, ale co robiłeś na nim? Po prostu nie chciałem iść do pracy, bo ja nie cierpię pracy, papo Smurfie. Wiesz co? Mogłeś się przecież w inny sposób schować. Nie musiałeś wchodzić akurat na mój komin. W sumie masz rację. Ale nie cierpię, jak ktoś ma rację. Och, te smerfy, moje smerfy. Bo ja zawsze powtarzam,
Trzeba się słuchać papy Smurfa. To wtedy każdy Smurf dobrze na tym wyjdzie. Ciebie już też słuchać nie mogę. Idę sobie. Poczekaj, papu Smurfie. Ja też idę. Nikt nie chce mnie słuchać. Nikt nie chce mnie słuchać.